Cześć, tu Ecian z bloga Ecian No Hair. Będzie to mój pierwszy unboxing i chyba w ogóle mój pierwszy filmik, na którym się pojawiam i do Was mówię, jako do Was. Zamówiłam paczkę z Book Offa. Zamówiłam ją pobraniowo przez internet, ponieważ nie mam tutaj konta w banku, a bardzo chciałam zamówić kilka rzeczy, których nie było w sklepie fizycznym. Dlatego stwierdziłam, że zamiast przepłacać i zamiast latać po sklepach i szukać tego, po prostu zamówię sobie paczuszkę. Paczuszka. Gabaryt jest 100, ponieważ jest to paczka dość duża. Jest to 100 cm. Sumujemy wszystkie długości w sumie i one wynoszą do 100 cm. Paczka jest ciężka. Właściwie 10 minut temu przyszła dopiero. Mamy teraz godzinę 18:30. Paczka została wysłana wczoraj o godzinie 18:00. Dzisiaj jest już u mnie. Tak. A więc rozpakujmy ją i zobaczmy, jak to wygląda w środku. Jeżeli chodzi o kwestie techniczne, jak wygląda samo zamawianie, jak wygląda samo płacenie i tak dalej, zapraszam Was na bloga. I ewentualnie, jeżeli będziecie mieli jeszcze jakieś pytania, to chętnie Wam odpowiem. Ok, zaczynamy. Ok, a więc do dzieła. Mamy etykietę z moim kodem pocztowym, z moim imieniem, nazwiskiem, adresem i tak dalej. Paczka, jak widać, jest kartonowa. Obrandowana, ma logo Book Offa i jest cholernie ciężka. Tak, jest logo, jest wszystko elegancko, od spodu jest zaklejona, z zewnątrz prawie dobre wrażenie, nie jest uszkodzona. Zobaczymy, jak to wygląda w środku. Zawsze mam taki wewnętrzny lęk, jak otwieram paczki, że to się skończy tym, że rozwalę coś w środku, szczególnie, że ja zamawiam bardzo dużo rąk. W Polsce głównie ze sklepów internetowych, z takiego jednego dużego. Nie będę robić reklamy za darmo, jak mi zapłacicie, to powiem, jak się nazywacie. Jak do Was dzwonię, to się zwracacie do mnie już Pani Ewo, czy ewentualnie to znowu Pani. Taśma, którą jest to zaklejone, nie jest zwykłą szarą taśmą, tylko wydaje się jakaś wzmacniana tkaniną. Zresztą widać, jaki jest problem z otworzeniem tego. To jest bardzo fajne dla mnie, jako dla osoby, która bardzo dba o swoje wszystkie książki i wszystko, co ma papierowe. Mamy tutaj dodatkowe informacje, tak, mamy sklepu, wszystko fajnie, dobra, jest papier. Ok, super. Zamówiłam w sumie jeszcze kilka tomów Tsubasy w twardej oprawce, tych, o których wcześniej też była mowa na blogu, których zdjęcia pokazywałam. A ponieważ po pierwszym sklepie fizycznym ich nie było, udało mi się fizycznie kupić tylko i wyłącznie 7. Zamówiłam też taką mangę, nazywa się Hanasekoro Seishonen. Bardzo lubię ten tytuł, a fizycznie nie jest dostępny. Poza tym, za ten duży format tankobonowy, mamy kilka tomów w jednym, cena okładkowa wynosi 781 jenów. Ja za tą mangę dałam jenów 128 za sztukę. Okej, dobrze. Jest okładka, jest, Boże, ulotka, 20% taniej, jest kod. Są wszystkie informacje. Jeżeli dodamy Book Offa do znajomych na Line, otrzymuję dodatkowe 200 jenów taniej na jedno z zamówień. I ja skorzystałam z tej opcji, dlatego to pudło mang razem z wysyłką kosztowało mnie niecałe 3000 jenów. Dużo i mało. Jeżeli chciałabym te mangi kupić nowe, to musiałabym się liczyć z wydatkiem jakichś 7-8 tysięcy, tak sądzę. Więc nie nawet więcej, więc myślę, że się opłaca. Ok. Mamy fakturę. Wow, jestem sama, Ewa sama. Na fakturze mamy szczególne wszystkie pozycje, które zamówiłam. Jak widać, Tsubasa i Hanaseku. Ilość punktów, które za to zamówienie otrzymuję. Tutaj jest też informacja o tym, że użyłam kodu zniżkowego na 200 jenów przy zakupach na powyżej 500 jenów. Ok, to jest wszystko, jeżeli chodzi o papierki, z tego co widzę. Dobra, patrzymy, jak to wygląda w środku. Ok, manga jest w stanie idealnym. Dosłownie, jest leciutko pogięta, nadal są, te mangi są w lepszym stanie niż te, które kupujemy fizycznie w sklepach w Polsce. Czyli na przykład, sorry, że to powiem, ale w Empiku. W Empiku mangi są, bywały w stanie strasznym. Obecnie jest już lepiej. Kiedyś bywały w stanie strasznym. Ok, kolejny tom. Znowu w stanie mint. Ludzie tutaj ogólnie szanują książki, z tego co zauważam.
I kupowanie używek w ogóle nic nie zmienia tak naprawdę, jeżeli chodzi o jakość. Dobra, kolejny cyfr. O, haha, a tutaj na przykład mamy reklamy anime, które powstały na podstawie tej serii. W sumie bardzo fajne anime. Takie no, płaczliwe dla bab, no ale mi się podobało. W sumie jestem babą, nie? Okej, okay, przechodzimy do clou programu, czyli do Tsubasy. No, będę kompletować. Mamy tu case, który jest twardy, jest w stanie idealnym. Jak widać, nawet rożki nie są poprzyginane w żaden sposób, ani nic. Jest oryginalna obwoluta. Mamy tom. Zobaczymy, jak prezentuje się to w środku. W środku tomu mamy kolekcjonerską pocztówkę, czyli Japończycy jak zawsze zabłysli. Okej, okay, wszystkie tomy widzę są... Wszystkie, które widzę, są w takim stanie. Ja będę grzebała dalej. To była 20 Tsubasy, tak, 20. To jest 10. Nie lubię tej postaci. Zobaczymy. Jest pocztóweczka też. Też w stanie mint. Wszystko jest idealne. No dosłownie jakbym kupowała nóweczki sztuki w sklepie. Tylko że sklepy to już ciężko, raczej są dostępne. 1143 jenów. Ja za sztukę dałam 128, za te droższe 196. Nie zamówiłam tych najdroższych i nie udało mi się znaleźć 21 tomu, który był niedostępny na stronie. Była informacja o tym, że tom został wyprzedany i można zamówić sobie dodatkową notyfikację przez stronę, która poinformuje nas o tym, kiedy ta manga będzie znowu dostępna. Ponieważ to, co tu przyszło, nie przyszło z sklepu, tylko przyszło z magazynu Book Offa. Ja najbliższy sklep mam w Mino, tak jak pisałam na blogu. Drugi bliski mam w Tennoji, znaczy bliski. W drugą stronę tyle samo, co do Mino. Finansowo jest troszkę drożej, jeżeli jadę z domu, ale jeżeli jadę z pracy, to finansowo wychodzi mnie podobna kwota. Jeżeli zamawiam mangi do domu przez stronę, to wysyłka kosztuje mnie taniej niż bilet dojazdowy. Także chyba przerzuca się na tą formę zamawiania. Aczkolwiek ma to taki minus, że nie mogę sobie pospacerować po sklepie i wybrać, poszukać tego, co bym chciała. Kolejna pocztówka. Jest to i plus, i minus, bo ja jestem jednak osobą, która kupuje oczami, jak idę na zakupy i kupuję mangi. Kończy się, mój rekonesans kończy się zwykle wydatkiem 3-4 tysięcy. A nie do końca jest to wydatek teraz pożądany. O matku, widzicie, jaki piękny jest ten. Pokażę wam jeszcze właśnie różnicę, jaka jest między dużym wydaniem a małym, ponieważ ostatnio udało mi się wypolować wydania mniejsze w nowej części Tsubasy. Ok, Tsubasa World Chronicle. Też kupiona w Book Offie, też kupiona za bestem. To jest sequel do serii. Za 108 jenów. Nówka sztuka 429, no także okazja, bez cen. To jest normalny format. A to jest format kolekcjonerski. Różnica jest zasadnicza. Nie tylko w rozmiarze, ale też w tym, że to waży 190 gramów, a to waży ponad pół kilo. Także mamo, mamo, jak będę je wysyłać, to dzwoń na pocztę, żeby przynieśli ci je po raz kolejny. Nie dźwigaj sama. Cholerstwo będzie strasznie ciężkie. Okej, okay, idziemy do dołu. Już nie będę każdego tomu przyglądać. Na samym dole nie ma nic. To mi się trochę nie podobało. Przyzwyczaiłam się do tej jakości, jednakże jak się książki otrzymuje pocztą, to są zawinięte w folię bąbelkową, a przynajmniej ta folia jest tutaj na brzegach pudełka wyłożona. Ale no, powiedzmy, że są to książki, które są tanie i na ten stan to nie będę marudzić. Poza tym japońska poczta bardzo mnie zaskoczyła. Wysyłka w 24 godziny. Pan przyniósł mi tą paczkę późno. Było dla mnie bardzo miłe. No serio, znaczy pan, no chłopak w moim wieku, myślę, bo ja jestem wiecznie młoda, więc no, jak wszystkie wampiry. Okej, okay. Jest pocztówa, jest. Myślę, że to by było na tyle. Dzięki wam za obejrzenie tego filmu, jeżeli go obejrzeliście, a jeżeli go tylko przeklikaliście szybciej, żeby ruda się wreszcie zamknęła, no to obejrzyjcie jeszcze raz, bo byłam miła, jak nigdy. Okej, okay. Mam nadzieję, że ten unboxing wam się spodobał. Będę zamawiała też prawdopodobnie niedługo przedmioty z Amazonu i wtedy też zrobię wam unboxing, jak to wygląda. No i co? I mam nadzieję, że do zobaczenia na blogu. Piszcie, komentujcie, czytajcie, lajkujcie. Ha, 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 oto reklama musi być. No.
i fajnie było pogadać sobie trochę po polsku wreszcie, a nie tylko po japońsku. Pa!